Siemaneczko, ziemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co dzisiaj, kolejny odcinek z FIFA, robimy kolejne SBC, tym razem o piłkarza miesiąca Bundesligi, Kaja Havertza. Jest ta karta gorsza od Future Star pod względem statystyk, ale no zobaczcie, spójrzcie na tą kartę, 4 gwiazdki sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi. Tutaj macie jeszcze jego szczegóły, atrybutów. No karta wygląda naprawdę fantastycznie, jest bardzo podobna do tego Branta Potm, więc jeżeli ktoś go ma, to bardzo, ale to bardzo łatwo będzie go połączyć, a koszt to tylko 11 tysięcy. I nie zabijajcie mnie, że nagrywam w tej samej koszulce drugi odcinek pod rząd, bo nagrywam to właśnie tak. Koszt całego SBC to około 100 tysięcy, ja wydałem na to jakieś 30 tysięcy, bo dużo kart miałem w klubie. Tutaj bardzo łatwe SBC, ocena tylko 83-85, zgrania, nic skomplikowanego. I dostajemy za to SBC paczuszkę, którą otworzymy oczywiście za chwilę. No i co, lecimy tutaj z kolejnym SBC. Tutaj było już dość tutaj drożej, na to wydałem jakieś 30 tysięcy, tamto miałem praktycznie za darmo. No i co, ocena ogólna 84, do tego inform i jeden piłka z Bundesligi. No i co, wysyłamy sobie to. No i możemy przywitać w naszym klubie już piłkarza miesiąca, Kaja Havertza. Jest to naprawdę niesamowita karta, podobna z statystykami do Juliana Branda, również POKM, ale gorsza troszkę od wersji Future Star, no ale myślę, że pod koniec meczu będzie robił właśnie Havertz różnicę. No i co, Niemcy, SPO, Bayer Leverkusen. No i co, Kai Havertz ląduje w naszym klubie. Ta fizyczność w sumie trochę kuleje u niego. Lala, dobra, witamy już cię. Tutaj w klubie czekać, bo mi się znowu pad odłączył. Nie wiem, co się dzieje z tym padem. Dopiero baterię wymieniam. No i co? Ten duplikat to jest tam na Quixel. No i co? Zapisujemy sobie, wysyłamy do klubu. No i co? Otwieramy teraz te dwie paczuszki. Wyszło teraz ostatnio w piątek Team of the Season z Premier League, więc trafić jakąś kartę z Premier League Team of the Season to było naprawdę by coś niesamowitego. Tam chyba tylko dwie karty tak troszkę odstają. Madison to jest i nie pamiętam kto. Nzonzi, w sumie to na Quickset wyślę, nie chcę mi się potem z tym bawić, szczerze wam powiem. Chociaż tego Nzonziego mogłem wystawić. Ale dobra, lecimy z ostatnią paczką. Paczka rzadkich zawodników, może tutaj Team of the Season albo Walkout. No niestety nie ma Walkoutu, no i co? Ja się z nami żegnam. Piszcie co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Mamy ekrany, Hiszpania, napastnik Morata, dobra. Piszcie co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach z FIFA albo CS-a, nie wiem, co byście chcieli. O, Hernandez, on warty z 10 tysięcy jest. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona.